W drodze nad morze zatrzymałem się przy takim dworku Ostoja. Coś pięknego. No. No. Teraz zobaczę, co jest otwarte, to do wnętrza tam zajrzymy, ale na razie pokażę, jak to wygląda w całości. Piękny kompleks restauracyjno-hotelowy. Ciekawy pomysł. Przy trasie drodze numer 11 z Bytomia do Kołobrzegu. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci. Ogródek skalny z tyłu. Wrota. O, zamknięte. Za wcześnie. Tak to wygląda. Od północy teraz przejdę i pokażę od południa. Aż musiałem się zatrzymać, bo naprawdę jest co tutaj pokazać. Może tak zajrzymy przez Bulaj. Na razie to jest zamknięte. Oj, tam dużo nie widać. Spróbuję tam zapukać. Spytam się, czy mogę sfilmować to wnętrze. Ale na razie jeszcze pokażę drugą stronę. Na górze mieszczą się pokoje hotelowe. Wszystko pięknie wykończone. A teraz sprawdzę, czy jest otwarty, choć godzina jest dopiero 8 rano. Podejrzewam, że jeszcze może być zamknięty. Zamknięty. Od godziny 12 do 22 zapraszamy. Coś pięknego. A ja ruszam dalej w kierunku morza. W tym roku spędzam urlop nad morzem. No, ciekawie to powiedziane. Cały czas jestem na morzu, ale nad morzem. I wybieram się z żoną do Łeby. Tam jeszcze nie byłem. Przede mną 560 km jazdy. Myślę, że tam szczęśliwie dotrzemy. A co tam zobaczę, to postaram się to sfilmować i pokazać.